Jeśli macie wrażenie, że niemal całe życie się odchudzacie, cały czas jesteście na diecie, a wciąż nie jesteście zadowoleni z efektów i brakuje Wam skuteczności, to koniecznie musicie posłuchać mojej dzisiejszej rozmowy z psychodietetykiem, bo ze mną w studiu jest właśnie psychodietetyk i dietetyk kliniczny, magister Donata Krawczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początku wyjaśnijmy, czym zajmuje się psychodietetyk i czym różni się ten zawód od dietetyka. Dietetyk jest to osoba, która dokładnie nam wyliczy wartości odżywcze w jadłospisie, przeprowadzi wywiad zdrowotno-żywieniowy. Jeżeli występują jakieś choroby, jednostki chorobowe takie współistniejące, to też na pewno przy wywiadzie żywieniowym to będzie wyłapane i dostosuje jadłospis pod te przypadłości. Natomiast później pacjent otrzymuje tą rozpiskę i w większości pozostaje na dłuższy okres czasu sam sobie, tak? Więc jeżeli chodzi o jakby spojrzenie troszeczkę długofalowe, że jeżeli chcemy schudnąć przede wszystkim zdrowo, to jednak potrzeba troszeczkę czasu, więc jeżeli chodzi też o nasze zaangażowanie, no to one często ten taki zapał może nam spadać, tak? I tutaj właśnie odpowiedzią jest, dlaczego psychodietetyka w pewnych aspektach może dla niektórych osób być skuteczna, ponieważ psychodietetyk pracuje troszeczkę na innych zasadach niż dietetyk. Czyli tutaj, jeżeli jakikolwiek jakby nawyk ma być budowany, bo na tym się głównie skupiamy, no to potrzebna jest systematyczność. No i pierwsza sprawa to jest przede wszystkim to, że u nas wizyty w gabinecie są cotygodniowe, czyli musi być ta częste spotkanie, musi być relacja z pacjentem, żeby poukładać sobie krok po kroku pewne cele i działania. I u nas w gabinecie oprócz tego, że pacjent właśnie również otrzyma rozpiskę, jakieś przepisy, jadłospis, zawsze jest pomiar też na analizatorze składu masy ciała, ale oprócz tego na tych cotygodniowych spotkaniach pacjenci piszą dzienniczki żywieniowe, są u nas też ćwiczenia motywacyjne, które trzymają ten cały proces zmiany na wysokim poziomie. I tu jest bardzo też ważna sprawa, że też powtarzam, że nie przychodzimy do naszego gabinetu, czy w ogóle też do psychodietetyków, też tylko się pochwalić, że też pokazujemy pacjentom, że czasem błędy też są akceptowalne, bo niestety, jak tak słucham w wywiadzie i po historiach pacjentów, że często rezygnowali z jakichkolwiek celów, bo jak doszło na przykład po miesiącu do kontroli u dietetyka i nie byli zadowoleni z tych efektów, to taki był stres, tak się bali przed porażką, przed ocenieniem, że rezygnowali i historia się kończyła. Więc tutaj ta świadomość, że pacjent czasem może sobie pozwolić na błąd, że musi być to spotkanie, analiza, to też jest kluczowe, więc nie przychodzimy, że jak schudniemy, to fajnie, ale tym bardziej, jak pojawiają się trudności, przychodzimy, żeby sobie właśnie z nimi też radzić, czyli głównie skupiamy się na wsparciu, motywacji, na tym budowaniu nawyków, też budowaniu skuteczności u samego pacjenta. Za pomocą pewnych ćwiczeń motywacyjnych też jesteśmy w stanie to zrobić. No i psychodietetyk ma główną rolę po to, żeby właśnie wzmacniać i te wszystkie działania u pacjenta i przede wszystkim pomóc mu wytrwać do końca w tym celu. Czyli można powiedzieć, że psychodietetyk jest takim coachem, mentorem odżywiania. No właśnie, wspomniała Pani o budowaniu nawyku. Czym jest nawyk? Bo mam wrażenie, że chyba ten nawyk jest kluczowy w skutecznym odchudzaniu. To na pewno. Nawyk, tak już w terminologii psychologii, to jest taka zautomatyzowana czynność, która buduje się i bardziej się utrwala przez wielokrotne powtarzanie. Mówi się jej też psychologowie z dziedziny bardziej ekspertu też behawioryzmu, mówią, że taki nawyk, aby już faktycznie był utrwalony, to potrzeba około 20 do 70 dni nawet. Średnio to nawet te 30 dni wystarczy, żeby już początkowo zakiełkować pewne jakby też takie działania automatyczne. Natomiast też łatwym może takim zobrazowaniem tego, jak ten nawyk wygląda i z czego się składa, to tym jakby narzędziem pomocnym może być przedstawienie pętli nawyku. Czyli pętla nawyku, ona też składa się z takich trzech elementów, czyli mamy bodziec, mamy zwyczaj i mamy nagrodę. Ja to mogę też przedstawić może też naszym słuchaczom, bardziej porównując taki nawyk negatywny i też pozytywny. No bo jak mamy bodziec, no to bodziec to jest
wskazówka, pewien taki wyznacznik, który podpowiada mózgowi, żeby wszedł w ten tryb automatyczny i jest takim, no, podpowiada, który ten nawyk ma wybrać, żeby przybliżyć się do nagrody. Zwyczaj to on może przyjmować różny charakter. Może to być bardziej fizyczny, emocjonalny, czy też umysłowy, czyli to może być jakaś myśl, zachowanie bądź czynność. No i mamy nagrodę, czyli tutaj też dzięki niej mózg decyduje, czy dana pętla jest warta zapamiętania na przyszłość. I może być na przykład nawyk negatywny. I tu mogę na przykład dać przykład picia alkoholu. Czyli bodziec, no to mamy bodziec w postaci takiego smutku, przygnębienia, osamotnienia. Tutaj tym zwyczajem może być właśnie picie alkoholu. I nagrodą, no to takie złudne poczucie troszeczkę szczęśliwości, odprężenia, relaksu. Ale tutaj mamy też porównanie jako nawyk taki bardziej pozytywny, czyli tutaj możemy się też skupić na budowaniu to w przestrzeni jakby jakiś też zdrowego stylu życia, bardziej o tym nam zależy. Więc bodziec, no to może być zmęczenie po pracy, takie po prostu wypompowanie totalne, gdzie pacjent na przykład przychodzi, po całym dniu jest zmęczony. I zwyczajem, na którym możemy pracować, może być na przykład wykonanie jakichś krótkich ćwiczeń fizycznych, albo jakiś spacer ze słuchawkami na przykład na uszach, to też może być element relaksu, czy jakiś krótki jogging na przykład też wieczorem w parku. No i nagrodą może być właśnie wyrzut endorfin, dobre samopoczucie i jeżeli też chodzi o długofalowy aspekt, no to wiadomo, wypracowanie też sylwetki. Wiadomym jest, że pewne nawyki mogą być nieporównywalne, bo czasem jakby nawyk myślowy albo sięgnięcie po coś jest łatwiejsze niż po prostu ubranie się, wyjście na dwór i tak dalej. Ale na tym też właśnie pracujemy, żeby to miało ręce i nogi, to musi być po prostu świadomość, że to jest długa praca i długofalowe, że czasem na przykład jak ktoś chce zacząć biegać, to nie zaczynamy od tego, że ktoś sobie założy 5 km wychodzi, tylko nawet tym nawykiem może być to, że on będzie rano wstawał, ubierał bluzę i pójdzie chociaż na 15-minutowy, ale na razie spacer. I potem w kolejnym tygodniu i tak dalej będziemy to pielęgnować. Więc to wszystko czas i cierpliwość, ale to jest do wypracowania. Tylko też właśnie pracujemy z pacjentami nad tą większą świadomością, że to wszystko potrzeba czasu, bo to też jest kluczowe. Właśnie słyszałam, że metoda Kaizen zakłada, że zanim nawet ten pierwszy raz, to wystarczy założyć buty i już jest okej. Okay. Dokładnie. Sportowe czy strój sportowy, chociaż jak już będziemy w tym stroju, to potem pewnie ruszyć na 15-minutowy spacer nie będzie już tak trudno. Natomiast właśnie o tym nawyku jeszcze chciałam porozmawiać, o tych negatywnych nawykach. Czy jest trochę tak, że my czasem mamy nawyk właśnie związany, nie wiem, czy z piciem alkoholu, czy z jedzeniem niezdrowej żywności, że kojarzy nam się po prostu, zawsze jak siadamy na kanapie i włączamy telewizor wieczorem, to jemy, nie wiem, słone przekąski na przykład, tak? I jakby nie wyobrażamy sobie, albo właśnie kojarzy nam się to z otwarciem piwa. I nie wyobrażamy sobie, żeby to było, jakby, żeby się działo inaczej. To jak oduczyć się tego? Na pewno trzeba się zastanowić też, to bardzo jest szeroki też aspekt, że dlaczego też sięgamy po te przekąski? Czy to jest kwestia głodu? Czy to jest kwestia po prostu zmęczenia? Czy to jest kwestia nudy? Bo to też jest słuszne do zauważenia. I wtedy po prostu szukamy jakby też tej przyczyny, bo tutaj jeżeli właśnie trafiają pacjenci do naszych gabinetów, to ja nieraz słyszę, że po prostu na przykład mówią, że są uzależnieni od jedzenia, albo że słodycze to jest ich pięta Achillesowa, czy właśnie te słone przekąski. Tylko trzeba się właśnie zastanowić, jaka jest tego przyczyna. I często właśnie też takie kwestie, że właśnie wieczorem jest największa ilość spożycia energii i pożywienia, to wynika też z paru czynników. I też na przykład element pod względem na przykład kompulsywnego objadania się, czy właśnie z jedzenia większej ilości pożywienia, może to już być zaburzeniem odżywiania i niejednokrotnie często pacjenci już potrzebują takiej kompleksowej opieki też już oprócz psychodietetyka też psychologa, ale też chcę zaznaczyć, że istnieją takie czynniki, które mogą zwiększać występowanie tych kompulsji żywieniowych i tutaj praca z psychodietetykiem nad pewnymi technikami to może pomóc tym pacjentom odczuwać lepszy komfort z tym związany. I tutaj na przykład punkt pierwszy, czy my w ciągu dnia nie unikamy jedzenia?
Czy po prostu nie jest tak, że wstajemy rano, mamy już po prostu godzinę odpowiednią, trzeba wyjść do pracy, w ogóle nie patrzymy na to, żeby zjeść śniadanie, łapniemy coś na szybko, jesteśmy w pracy, dobrze, gdzieś tam kuchnia pracownicza, tu leżą jakieś ciasteczka, tu coś, no nawet nie zapomnimy, że dwa zjedliśmy. Mija przerwa obiadowa, bo był przecież ważniejszy komputer, mail, bo wszystkim myślimy nie o sobie i przychodzimy wieczorem i po prostu byśmy zjadli konia z kopytami, tak? Czyli w momencie, gdy doprowadzamy do bardzo dużego deficytu energetycznego, do takiego ekstremalnego głodu, no to niestety zwiększamy te kompulsje żywieniowe. I też nieraz słyszałam, a bo ja nie mam na to czasu. A no gdzie ja to obiad, tak przecież ważniejsza jest prezentacja. I my to wszystko rozumiemy, tylko teraz odpowiedź jest bardzo taka ważna, że jeżeli chcesz coś zmienić, to ty musisz się nastawić na pewną pracę. I to nie chodzi o to, że ty masz to o 180 stopni właśnie odwrócić. Tylko zacznij na przykład od tego, że jak nie jesz śniadań, może spróbuj ten posiłek jednak taki pierwszy sycący zjeść, który zabezpieczyć się na przykład przed takim ekstremalnym głodem potem, tak? Potem możemy dodać kolejną na przykład przekąskę, żeby pacjent pamiętał i tak dalej, i tak dalej. To, że też na przykład jemy niezbilansowane posiłki, czyli już zabrakło nam tam białka, które jest sycące, błonnika, który też będzie właśnie zwiększał tutaj też sytość na dłuższy czas. I bardziej niestety takie szybkie przekąski, no to one są bogate jednak w cukry, to są przetworzone produkty i mają dużą ilość kalorii, a małą gęstość odżywczą, więc to też jest kluczowe, żeby zwracać na jakość jedzenia. No i też druga sprawa, tłumienie emocji, czyli w wielu przypadkach może się okazać, że po całym dniu występuje u nas tak silne napięcie, takie na przykład emocje, że jedynym takim sposobem, który pacjent na przykład sobie wypracował, to jest jedyna droga właśnie do takiego ujścia napięcia poprzez właśnie spożywanie jedzenia. I to jest chwilowe odprężenie, chwilowe odstresowanie, ale to nie jest ta odpowiedź. Więc jeżeli na przykład jest takie silne napięcie i uciekamy w jedzenie, no to znowu, to też parę razy powtórzyliśmy jakby ten mechanizm, czyli jak wspominałam wcześniej o pętli nawyku, czyli właśnie wytwarza się nam ten zły nawyk, więc odchudzanie i bardziej taka zmiana nawyków to nie jest nic innego jak budowanie właśnie tych pozytywnych nawyków i próbowanie zamieniać i niwelować te złe nawyki, tak? Czyli na pewno jak zadbamy o bardziej zbilansowane pożywienie, nie będzie już ten czynnik takiego ekstremalnego głodu, to później możemy dać zadanie pacjentowi, żeby na przykład wieczorem, jak już jest zmęczony, na przykład zawsze pamiętał, żeby zjadł kolację, a już na przykład wieczorem zastanowił się na przykład nad jakimś działaniem, które może zniwelować ten stres, a niekoniecznie będzie związane z jedzeniem. W naszych gabinetach nawet są takie ćwiczenia, gdzie może listę sobie wypisać, żeby łatwiej na to patrzeć, sięgać i to nie jest tak, żeby napisać to i wrzucić do szuflady, tylko żeby faktycznie częściej to czytać, żeby mózg zaczął bardziej oswajać się z tą listą i chętniej wybierał te czynności. To może być, nie wiem, relaksująca kąpiel, albo czytanie książki, albo wyciszenie się z jakąś muzyką relaksacyjną, tak? I w większości przypadków okazuje się, że faktycznie jak były te słone przekąski na wieczór i tak dalej, to nie było związane z głodem, tak? To była reakcja właśnie na ten stres, na ten taki relaks, który może być na przykład tylko jakby chwilowym odprężeniem, a jednak chodzi to o taki aspekt długofalowy, no. No a jak to jest z tym niejedzeniem kolacji? Czy chodzi o to, żeby nie jeść pewnych grup produktów, czy po prostu dać jednak organizmowi odpocząć od trawienia? Bardziej to też chodzi o to, nawet nie mówiłabym o tym, żeby w ogóle nie jeść kolacji, chociaż też są różne takie przesłanki. Jest dużo mitów dietetycznych, że na przykład po 18 nie można jeść, to jest mit. Ale z drugiej strony nasze narządy mają swój rytm dobowy, więc też jedzenie na przykład w nocy bardzo późno, to też źle wpływa na nasz układ trawienny, no bo też trzustka jest obciążona, czyli to jest typowy ten narząd, który odpowiada za metabolizm i wpływa bardzo na pracę hormonów, takie jak glukoza, insulina, więc też nawet w niektórych jednostkach chorobowych nie jest wskazane, żeby spożywać cięższe i większe po prostu pokarmy na wieczór, ale też coraz częściej się o tym mówi, chociaż też wielu dietetyków jeszcze nie, że kaloria zjedzona wieczorem nie jest równa kalorii zjedzonej rano, więc jednak okazuje się, że jak my jemy tą większą część tego naszego dobowego zapotrzebowania tej pierwszej połowie dnia, to jednak potem to nas chroni przed tym, że nie rzucamy się tak na jedzenie właśnie wieczorem, tak? Tu zawsze wiem o tym, że u każdego pacjenta to jest
inna metoda, dla każdego jest co innego dobrego. Natomiast też często mówi się o takim jedzeniu w pewnym oknie żywieniowym, tak? Więc na pewno, jeżeli ktoś ma te zasoby i na przykład nie ma predyspozycji do takich na przykład złych relacji z jedzeniem, czy zaburzeń odżywiania, to może na przykład mieć pewne okno żywieniowe, że zaczyna jeść po południu i na przykład kończy o 20. Ale niemniej jednak, jak osoba jest po wielu restrykcjach, dużo diet miała odchudzających i tak dalej, to znowu to jest pewne ramy, to jest znowu pewny gdzieś tam faktycznie taki zarys i gdzieś tam faktycznie presja. Więc tutaj bardziej bym od tego odchodziła przy niektórych osobach i no, głównym elementem przede wszystkim nawyk, żeby to była zdrowa relacja z jedzeniem, żeby pacjent wiedział, że on wytwarza sobie nowy sposób żywienia dobry dla niego. Tak, że czasem szukamy miliona nowinek, tak, zamiast po prostu zacząć bardziej słuchać swojego organizmu i tak iść w taką no, spokojną metodę. Nie? A jak wygląda taka, no zacznijmy od pierwszej wizyty, czego pacjent, klient, czy osoba, która chciałaby się odchudzić, może się spodziewać, jakie pytania padają? To tutaj już bardziej, żeby oswoić wszystkich, jeżeli jest taka obawa i zastanawiają się, czy przyjść do nas. U nas w gabinetach dietetycznych pierwsza wizyta jest bezpłatna, po to, żeby po prostu poznać się, poznać pacjenta. Jest przeprowadzony właśnie wywiad zdrowotno-żywieniowy. Jest historia też przedstawiona. Zawsze też chcę, żeby pacjent właśnie poczuł się tak bardziej komfortowo i dać po prostu tą przestrzeń do wypowiedzenia się. Zawsze na pierwszej wizycie też jest właśnie pomiar na analizatorze składu masy ciała, gdzie przedstawione są też pomiary, zawartość tkanki tłuszczowej procentowo, czy też w innych parametrach, gdzie pacjent też może uświadomić sobie, z jakim problemem ma do czynienia. I później przedstawiona jest też nasza metoda współpracy. Jak to u nas wygląda? Przedstawiony jest jakby ten taki plan długoterminowy i pacjent może też na spokojnie później podjąć decyzję o współpracy. Zazwyczaj też na takich pierwszej wizycie po wywiadzie, jeżeli pacjent nie ma świeżych badań też, to zlecamy, które na przykład powinien być zrobione, żeby potem było porównanie do efektów już potem diagnostycznych, nie? A często zdarza się, i czy to w ogóle jest możliwe, że właśnie ten brak efektów w odchudzaniu jest związany i wynika jakby już nie z tego, co jemy faktycznie, tylko z jakimiś zaburzeniami metabolizmu? Też tak może być. Na pewno też powtarzam, że nie możemy się porównywać do innych, bo mamy pacjentów, którzy schudli 20 kg w półtorej roku i mamy pacjentów, którzy schudli 20 kg w 7 miesięcy, tak? I ta skuteczność też jest dobra, natomiast może się okazać, że na przykład jeżeli mamy więcej jednostek chorobowych, czy są choroby dietozależne, takie jak na przykład insulinooporność, czy cukrzyca, czy jakieś hormonalne problemy, to nie jest powiedziane, że nie jesteśmy w stanie schudnąć, tylko na pewno jakby ten czas redukcji będzie troszeczkę spowolniony i tutaj też uczulamy właśnie, żeby pacjent się bardziej skupiał na procesie, a nie tylko na tych kilogramach, tak? Bo jak my przychodzimy do gabinetu z założeniem, a kolega zrzucił 5 kilo w miesiąc, jak my zrzucimy 2, to już stwierdzam, że to jest porażka, zamiast docenić się, że schudliśmy jednak te 2 kilo miesięcznie, tak? Znowu spójrzmy w aspekcie długofalowym. Jak miną 2 miesiące, będziesz miał 4 kilo zrzucone, tak? A niekoniecznie na przykład to jest uznawane za porażkę, tak? Więc na pewno też. I też trzeba mieć na uwadze, że stosowanie długo diety ubogoenergetycznej też w pewnym momencie może być spowodowane to później takim przestojem, gdzie organizm ma taką reakcję obronną organizmu, że wtedy przez jakiś okres czasu, tak kolokwialnie mówiąc, nie chce oddawać tej tkanki tłuszczowej, ale tutaj potrzebna jest właśnie cierpliwość, bo zazwyczaj największym błędem jest to, że potem już kombinujemy, a to może potem nie zjem czegoś, bo nie chudnę, tak? I tutaj też nasza w tym głowa, żeby pokazać pacjentowi, że nie kombinujemy, robimy to, co po prostu mamy zrobić i zazwyczaj po takich na przykład 3-4 tygodniach przystoju znowu rusza ta masa ciała, więc to też na pewno no, potrzeba tej cierpliwości, nie? To też jest istotne. No właśnie, myślę, że trochę jest tak, że ta liczba kilogramów, które tracimy w jednostce czasu, zależy od tego, jaki mamy ten początek, czy startujemy ze 150 kilogramów, czy z 60, tak? Dokładnie i to jest bardzo ważne, bo też jak na studiach i mówili w pewnych jakby też badaniach naukowych, zawsze była ta złota zasada, że od pół do kilograma na tydzień i to jak najbardziej, chociaż teraz coraz częściej
najczęściej mówi się, i to bardziej też się tego trzymam, i też to mówię w gabinetach dietetycznych, że od 0,5 do 1% całkowitej masy ciała. No bo właśnie osoba, która waży 150 kg, przy pierwszych na przykład tygodniach może nawet zrzucić 2-3 kg w tydzień, przepraszam. Natomiast jeżeli ktoś waży 60 kg, to nawet jak 400, pół kilogramów tygodniowo będzie zrzucone, to też jest jak najbardziej zdrowa masa ciała, zdrowy aspekt. Więc te porównania nie mogą być za częste, żeby właśnie mieć tą świadomość, że każdy jest inny, każdy ma inne potrzeby adaptacyjne i to też jest istotne. Czyli osoba, która zwraca się do Was, może spodziewać się tego, że wreszcie jej problemy zostaną rozwiązane, tak? Że wyjdzie z tego błędnego koła. To jakbyśmy jeszcze raz mogły powtórzyć, czym jest to błędne koło odżywiania? To tak, te błędne koło odchudzania, odżywiania, to jest pewien mechanizm, który no, uważam, że powstaje przez stosowanie bardzo dużych ilości restrykcyjnych diet w przeszłości, czyli takiego nieprawidłowego, niezbilansowanego modelu odchudzania. I to też można przedstawić w ten sposób, że jeżeli u pacjenta następuje właśnie wzrost masy ciała, później następują różne myśli, tak, takie negatywne, że już jesteśmy niezadowoleni z tego ciała, źle się czujemy w swoim ciele. No i przede wszystkim właśnie zazwyczaj co robimy? Chcemy przede wszystkim, niestety to jest duży błąd i duże powielenie, że chcemy schudnąć szybko, tak? No to wtedy szukamy jakichś restrykcyjnych diet, że schudnij 10 kg w miesiąc, jakieś diety ssakowe, koktajlowe, no i idziemy w tą restrykcyjną dietę. No ale taki sposób żywienia na dłuższą metę po prostu będzie powodował dużo zaburzeń. Będziemy niedożywieni, będziemy rozdrażnieni, zazwyczaj potem nie myślimy, że mamy intensywną pracę, jeszcze chcemy ćwiczyć do tego, to potem możemy po prostu całkowicie zniszczyć nasz metabolizm. I wtedy następuje właśnie też zmęczenie, rozdrażnienie. Później w wyniku tego jesteśmy zmęczeni, następuje odstępstwo od diety, potem są wyrzuty sumienia. Po wyrzutach sumienia następuje też, tutaj obserwując potem na pewno jest ten brak uczucia sprawczości, tak, że potem nie mamy w sobie tyle zasobów, żeby wziąć też odpowiedzialność za siebie, ale też później po tym wyrzutach sumienia znowu po prostu jest pogorszenie nastroju, znowu odstępstwo od diety, wzrasta nam masa ciała, potem po jakimś czasie znowu chcemy iść tą restrykcyjną dietę i takie właśnie jest to koło. Więc naszym też zadaniem jako psychodietetyków jest przede wszystkim pokazanie, że są metody, żeby wyjść z tego błędnego koła, no i to właśnie za pomocą tych ćwiczeń, tych cotygodniowych spotkań, żeby zwiększać tą skuteczność, jest to możliwe. I jak zatrzymamy się przy tym kole, gdzie było pogorszenie nastroju i zazwyczaj jest właśnie to odstępstwo od diety, te właśnie podjadanie czy właśnie odpuszczenie, to żeby pokazać pacjentowi, że są inne jakby działania na te pogorszenie nastroju, które można zwiększyć. Natomiast też pokazanie, że nawet jak zjedzą raz te ciastko, to też się nic nie stanie, bo to myślenie takie dychotomiczne, zero-jedynkowe, to też jest najczęstszy przykład myślenia u pacjentów niestety po takich wielu próbach odchudzania. I to też chcę zaapelować, że to nie jest tak, że może z nami jest coś nie tak, tylko może przez to, że parę lat, miesięcy stosowaliśmy jakiś sposób odżywienia, który nie był dobry, to może ta metoda nie była odpowiednia, a nie to, że z nami jest coś nie w porządku. Więc to też trzeba właśnie zaznaczyć. No, a jak to, co zrobić, kiedy brakuje nam motywacji? Jakie są sposoby na zmotywowanie się do tego? Też mi się wydaje, że ta motywacja, to też dużo pacjentów tak myśli, że to jest taka magiczna różdżka, że ja tak przyjdę i tak mówię, o, już jest ta motywacja i pacjenci już potem nagle zaczynają działać. No, ale niemniej jednak nie będzie jakby tej motywacji, jeżeli nie będziemy mieli przede wszystkim wizji, czyli tego, co chcemy osiągnąć, nie będziemy mieć tej wiary w siebie. Ja wiem, że często ta wiara nie będzie od razu na pierwszej wizycie, bo motywacja też ma swoje fazy, tak? Jest faza prekontemplacji, kontemplacji, działania, później nawrotu, więc może się zdarzyć, że osoba, która już schudnie u nas 10 kilo, wpadnie na taki moment, że powie, kurczę, no pani Donato, ja już chyba dalej nie schudnę. Ja tak stoję obok i mam takie myśli, że schudłeś już tyle, to jak nie uda ci się więcej, tak? Że wiem, że ta osoba to potrafi, tylko to jest związane z tymi takimi zniekształceniami poznawczymi, które one się uaktywniają, gdy właśnie jesteśmy zmęczeni, jakieś sytuacje się pojawiają. Więc tutaj ważny jest właśnie aspekt,
tej wizualizacji ponownej u pacjenta, tak? Czyli jednym z takich ćwiczeń u nas jest mapa celów i wizji, czyli jest to takie graficzne przedstawienie tego, co jest dla nas ważne, co jest istotne, co chcemy osiągnąć podczas tego procesu zmiany. I zazwyczaj zalecamy, żeby pacjenci coś powyklejali z gazet, coś narysowali, napisali. Często są wklejane zdjęcia na przykład z przeszłości jakiejś sylwetki, albo na przykład ktoś rysuje góry, bo na przykład uwielbia chodzić po górach, a jest po prostu zdruzgotany, bo ostatnie lata, miesiące pokazały, że stan zdrowia nie pozwolił na przykład do takich wędrówek, tak? Więc ta wizualizacja jest bardzo kluczowym aspektem do tego i okazuje się, że jak jesteśmy w stanie sobie wyobrazić to, co chcemy uzyskać, to zwiększa szansa na osiągnięcie tego celu. I wizualizacja jest bardzo mocnym takim mechanizmem motywacyjnym i ona działa w ten sposób, że ona pobudza te nasze siły twórcze podświadomości. Wtedy mózg jest bardziej skoncentrowany też na tą pracę taką do działania. I tu też ten taki system siatkowy mózgu jest pobudzany, który właśnie odpowiada za tą motywację, więc też zawsze takie ćwiczenie, żeby faktycznie nawet zamknąć oczy, wyobrazić sobie siebie, nie wiem, w tej sukience, do której chcemy się zmieścić o 2-3 rozmiary mniejsze, że na początku wiele jest takich sytuacji, że pacjenci mówią, że to takie dziwne, tak, że jak ja mam sobie siebie tak wyobrazić. Wszystko, co nie robiliśmy, wszystko, co jest nam obce, na początku się wydaje nam dziwne. Tylko właśnie też, żeby skoro nigdy wcześniej tego nie robiłeś, no to też nie negujmy, tak, że spróbujmy, bo się może okazać, że naprawdę to jest akurat to. I potem pacjent ma takie objawienie, że faktycznie, że to podziałało, tak? Żeby faktycznie podejść do tego tak skrupulatnie, dobrze, zaufać przede wszystkim, tak, że nigdy nie dawalibyśmy pacjentom coś, co jest niesprawdzone, tylko znamy te nasze metody, mamy już też doświadczenie, więc ta praca właśnie nad tymi narzędziami, technikami wzmacniającymi jest nieodłącznym elementem tej dietoterapii. Czyli nawet być może, jeżeli komuś ciężko jest wyobrazić sobie siebie w tej takiej pożądanej, z tą pożądaną sylwetką, to może, jeżeli taką miał i posiada zdjęcie, wydrukować sobie po prostu, na lodówkę nakleić, może to będzie dokładnie skuteczne. Tak. Albo jak na przykład ktoś też mi mówi, że już na tym etapie na przykład jeszcze nie wierzy w to, nie myśli, to na przykład też zastanawiamy się, żeby taka osoba pomyślała, jakie na przykład elementy czekają na nią po schudnięciu, czyli na przykład korzyści, które będzie miała, jeżeli uda jej się osiągnąć cel, udaje się schudnąć, tak? Że nawet mogą zmotywować ją te właśnie rozpisane rzeczy, które na nią będą czekać, jeżeli uda się osiągnąć ten cel, tak? Ja mam taką jedną szafę właśnie, która mnie mobilizuje z fajnymi rzeczami do ubrania. Każdy ma taką półkę, a może kiedyś schudnę. Ja zawsze mówię, że tą półkę właśnie trzeba mieć, żeby potem do niej wracać. No i jeszcze na zakończenie jedno pytanie, które chcę już zadać od samego początku, a jakoś inne jeszcze ważne aspekty się pojawiały. Czym jest dietoterapia? Dietoterapia jest to niejako takim właśnie cyklem spotkań systematycznych, regularnych, które w ujęciu takim właśnie długotrwałym, to mają na celu podjęcie pewnych działań, które mają kierunkować się na te skuteczne osiągnięcie celów, tak? Czyli na pewno ja to też zawsze zaznaczam, że psychodietetyk to jest inna sprawa, dietetyk to jest inna sprawa i potem terapeuta i psycholog to też jest inna kwestia. Więc na pewno też rozdzielamy te rzeczy, tak? Że na pewno ja też zawsze powtarzam, że my nie jesteśmy terapeutami, tak? Ale jeżeli na przykład przychodzi do nas pacjent, gdzie weryfikujemy to po dłuższych spotkaniach i na przykład ja zauważam, że na przykład taka osoba by potrzebowała już pomocy dalszej, czy to psychiatry, czy psychologa, to my też rozmawiamy, wiadomo, w sposób taki delikatny naprowadzamy, żeby pacjenta oddać po prostu też w dobre ręce, tak? Więc na pewno jakby nie sama dieta, ale też dietoterapia, to też jest na pewno bardziej takie kompleksowe ujęcie. A taka jedna podsumowująca rada, jaką powinna usłyszeć osoba, która właśnie całe życie się odchudza i czuje, że jest to nieskuteczne i już po prostu ręce opadają.
Jednej to chyba się nawet nie da dać, jeżeli to o to trzy chodzi. Trzy rady. Co zrobić? Jakie nawyki są takim pierwszym krokiem? Na przykład, nie wiem, picie wody, jakieś niejedzenie właśnie kolacji. Moją radą by było to, żeby właśnie na początku nie skupiać się na kilogramach. Może nawet jeszcze tego nie wspomniałam, że w ujęciu takim psychodietetycznym, jeżeli chodzi o kwestie żywienia, to u nas nie liczymy kalorii. I to jest też bardzo istotne, że właśnie zazwyczaj, jeżeli cały czas się odchudzaliśmy, było, że jestem całe życie na diecie albo nie jestem na diecie, to często pacjenci właśnie mówią, że tu liczyli, tu to, że za dużo potem, że to się musi zgadzać. To w takim właśnie ujęciu, czy może powodować złe relacje z jedzeniem, to nie jest korzystne. Więc na pewno nie skupiajmy się na wadze, po prostu skupiamy się też na procesie. Zacznijmy właśnie od takich podstawowych rzeczy. Czasem cieszmy się, że nie wiem, zmieniliśmy czas ugotować obiad, że śniadanie na przykład nam się udało, tak, na tej zasadzie, ale przede wszystkim no rada, jeżeli nie dajemy sobie po prostu sami rady, nie bójmy się iść do specjalisty, tak, bo czasem to nie jest odpowiedź w jednym zdaniu. To potrzeba po prostu czasu i pracy, ale też no nie bójmy się zaryzykować, tak, że często jak pacjenci nawet przychodzą na te pierwsze wizyty i tak chcieli się tylko zorientować, a tak spontanicznie podejmą decyzję, dobra, działamy, to potem zauważam, że sami przychodzą potem, że już minął miesiąc i już tyle się udało wypracować. Czas i tak przeleci, a to, co my z nim zrobimy, to naprawdę zależy od nas, więc nie bójmy się zaryzykować, bo też zachęcam, jak wejdą Państwo później naszego Facebooka, są naprawdę zdjęcia, historie pacjentów, więc autentycznych osób, więc to jest też naprawdę motywujące, że jak inni mogli, to też wy potraficie, bo to nie ma innej możliwości. Ale też trzeba pamiętać, że za tymi pięknymi metamorfozami też się kryje ta ciężka praca, ta cierpliwość. No ale ja wiem, że też właśnie te trudne sytuacje były w gabinetach. Nieraz jest płacz i czasem właśnie złe emocje. Ale no po to jest ta osoba właśnie druga, żeby pokierować i żeby poprowadzić pacjenta, żeby wytrwał w tych trudnych chwilach. Więc po to też jest ta psychodietetyka. No właśnie, czyli jeżeli radą jest, aby zgłosić się do Was, to powiedzmy jeszcze, bo chyba nie padła nazwa miejsca i lokalizacja. Gdzie Was można znaleźć i jak się nazywa? Tak, cała nasza działalność, czyli Paleta Diet Centrum Leczenia Otyłości dr Patrycji Kusek, która jest właścicielką tutaj naszych gabinetów wszystkich dietetycznych. Siedziba pierwsza jakby jest w Jaworznie, później powstał gabinet w Lędzinach, w Sosnowcu, w Oświęcimiu, w Wadowicach, w Rudzie Śląskiej, czyli mamy już coraz więcej tych lokalizacji. Na naszej stronie internetowej są adresy naszych miejsc, więc można jak najbardziej zapisywać się telefonicznie, zgłaszać się, czasem na Messengerze, też na naszym fanpage'u można zostawić wiadomość, jak najbardziej zawsze odzwaniamy. I też od niedawna prowadzimy konsultacje online, czyli na przykład jeżeli ktoś jest z daleka, gdzie nie jest możliwość spotkań takich dojazdów cotygodniowych, to jak najbardziej jest możliwość takich spotkań na wideorozmowach. Ja też w większości prowadzę takie konsultacje online, więc też jest taka możliwość i rozszerzamy się, żeby pomóc jeszcze większej ilości pacjentów. No to może być kuszące dla osób, które nie mają czasu. Ich zatrzymuje jednak to, że trzeba dojechać. To jest zawsze dodatkowy czas. Zachęca, brzmi dobrze, brzmi zachęcająco. Dziękuję bardzo za przybycie do naszego studia. Myślę, że jeszcze sporo tematów nie zostało poruszonych, ponieważ temat odżywiania i zaburzeń odżywiania również jest bardzo szeroki, także myślę, że się jeszcze zobaczymy. Państwu dziękuję już za uwagę i zachęcam do oglądania kolejnego odcinka Sfery Mentalnej. Do zobaczenia.